ale nie szkodzi. Nie tylko dystrybucja, ale stworzenie czegoś swojego. Braindance to jedna sprawa, ale wyobraź sobie takie mało inwazyjne wszczepy. Taki nieobciążający organizm. Brzmi pięknie. Aż zbyt pięknie. Małymi kroczkami do celu. Zdrowe ciało to teraz luksus, na który naprawdę mało kto sobie może pozwolić. To jednak jest gra warta świeczki. Pewnie, ale na razie braindance. Dzień dobry! Witam w moim netrunnerskim sklepie. Znajdzie tu pani wszystko, co potrzebne prawdziwej specjalistce. Młodo wyglądasz. Jesteś netrunnerem? Nie, no. Chyba mamy tu kolejnego detektywa. Tak. Jestem netrunnerem i osobą małoletnią. Złośliwy z ciebie gnojek. Ale skoro jesteś taki bystry, to trochę cię szkoda na gnicie w Dogtown. Ty Piero, weź się lepiej zajmij swoim gniciem. Ja se dam radę. Dziwi mnie trochę, że nie ma tu Voodoo Boysów. Nie prowadzą tu żadnych interesów? Te pretensjonalne, wymalowane gnojki, co im się wydaje, że coś wiedzą o integralności sieci? Co zakładają jakieś bzdurne pułapki permutacyjne, które wystarczy odkręcić permutacjami odwrotnymi? Te śmiechu warte nadęte czopki? Chyba mówimy o tej samej grupie. No, coś tam kręcą z Hansenem. Ale do interesów to oni się nadają, jak europejskie lodołamacze, do atakowania arasakowych fortec danych. Potrzebuję porządnych demonów i haków. No, jesteś w odpowiednim miejscu, laska. U mnie tylko dobre shity, więc lepiej od razu dokup pamięć cyberdeku i mózgu. Musisz mieć w Ełbie odpowiednie repozytoria, żeby pomieścić ten pokręcony syf, który ci sprzedam. Czaisz? Czaję, mały człowieku. No i pięknie. To co? Lecimy w gorące. Możesz zhakować drzwi? Właśnie na tym pracuję. Mi się kurwa zacięło. Jest takie jakby surowe. Prawdziwe. No, w Night City to już sami pozerzy. Niech to będzie taki mały ukłon w twoją stronę. Nazywam się Sofia i robię w tej branży dłużej niż ty chodzisz po świecie. Sprzęt jest czysty jak sumienie Saburo Arasaki. Niech mu ziemia lekką będzie. Spory asortyment. Pewnie masz ciekawą klientelę, co? To banał, ale odpowiedzi na takie pytania rodzą problemy. Problemy rodzą złe sytuacje, a my złych sytuacji unikamy. Można powiedzieć, że ich unikanie to rodzinna specjalność. To moi synowie i dyrektorzy działu bezpieczeństwa. Prawdziwi specjaliści. Kreatywne te groźby. A dziękuję. Chcę kupić broń. Detal czy hurt? Kupujesz dla siebie, czy może chcesz wyposażyć skromną, nie rzucającą się w oczy armię? Damy radę. Detal. Rozumiem. Cześć, bo to nie mam nic. Ja z leszczami nie robię biznesów. Moja szefowa to poważny człowiek i potrzebuje czegoś wyjątkowego. Otwieramy nowy klub w Kabuki. Szukamy brandu, który nas wyróżni. Znaczy hurt? To też nie u mnie. Tutaj na zapleczu koledzy robią specjalne pokazy dla dużych klientów. No spokojnie, można wszystkiego spróbować, ustalić warunki. Świetnie. Kiedy? Dziś, jutro. Kolega się odezwie. Kurwa mać! Chodź, młody. Trzeba im przypomnieć, kto tu rządzi. Kurto, Berwol, pomyślałem, że kurwa, no zginiemy oba. I wiesz, jeb, napierdolanka, nie? Kurwa, no on był jak maszyna. Precyzyjny. Wszystkich zajebaliśmy. Przyciutkich. Z nim jak z dzieckiem, nie? Dla niego kulka w łeb to abstrakcja. No, u mnie to było zwykłe nieporozumienie. Chciałam, żeby podał mi sól, a dźgnęłam go nożem. Co? Tylko nie mów, że go zabiłaś!
Nie, on miał abonament Trauma Team, a ja 2 minuty, żeby się spakować. A ty dlaczego przyjechałaś do Dogtown? A, uciekłam przed popularnością, bo wiesz, miałam 3 klientki, każda z innego gangu. Jakimś cudem się o sobie dowiedziały. Uznałeś, że ich sekrety nie są z tobą bezpieczne? No, taka zgoda ponad podziałami. Kurwa, ale boli! Klonowały pierdolone! Byłeś w klinice Andersona? No, odważnie. A znasz jakieś inne miejsce, gdzie ci za darmo wymienią wątrobę? No to trzeba było skombinować pieniądze. Jak masz 2 nerki, to masz kapitał. No właśnie jedną tylko mam. Drugą sprzedałem szmuglerowi, żeby mnie przerzucił do Dogtown. Się tak. Odjebało im! Ja nic nie zrobiłem! Musisz mnie bronić! Zjeżdżaj stąd! Co? No nie stój tam! Oni tu zaraz będą! No i? Chodź na chwilę. O mnie ci chodzi? No przecież patrzę na ciebie, nie? O! Bo tu jest taka sytuacja. Wódki się napijemy. Widzisz, generalnie to Babs mówi, że wszystko chuj. A ja uważam, że z każdego gówna da się wyjść. No i jak to jest? Ja akurat wyszłam z niejednego gówna. No i proszę, mówiłem zajebiście. Ale na takich ogółach to sobie możesz... Życie to ogół, co nie? Od tego wszystko się zaczyna. Dobra, to może ja zacznę od początku. To co, jakiś wewnętrzny problem świeżaka z Bargestu? Ty, skąd niby wiesz, że świeżak? Jest syf po katastrofie Space Force One, a ty masz sporo wolnego czasu. Kiepskie wyposażenie, do tego szczyl. Mówić dalej? Kurwa, jaka sprytna. Ale się tak nie ciesz. Dajecie tutaj prawdziwe mięso? Co? W sensie, że od zwierząt? Weź nie żartuj. Ty się cieszysz? No jak? Wreszcie jakieś pieniądze zacznie przynosić. Tak. Chyba jak długi pospłaca. A jak tam twój Trevor? Dalej ćpa brain dance'y? Dalej nagrywa w Stax? No raczej. Przecież to dziewczyna z kontenerów. Kocham ją! Hansen powinien nadać nam honorowe obywatelstwo Dogtown. Ta. I wymienić zasługi. Za bierność. Za brak marzeń i alternatyw. Oraz pracę za najniższą stawkę nadaje wam status honorowych obywateli Dogtown. Tam oklaski, kop w dupę i dalej do roboty. Kurwa! No kurwa, no! Kurwa, 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 kurwa! Co za zjeb projektował ten zapłon? No idź tu zaraz, zaraz, to rozpierdolę, no! Widzisz tego skurwysyna? Znów zgasł. Piękny, ale do niczego się nie nadaje. Na szczęście u ciebie jest na odwrót. Słucham? No już, drobczę się tylko. Chodź, nie będę tu sterczał jak chuj na deszczu.